All this dancing. Całe to tańczenie. Feel good? Dobrze się czuję. All right, so we're gonna get out of the books a little bit tonight. Trochę dzisiaj zostawimy sobie te książki. Sound good? Dobrze? How about if we try the stuff? Co gdybyśmy trochę popróbowali tych rzeczy? Anna, she came up, Anna took a risk. Przyszła, podjęła ryzyko. Now we get to take some. To teraz może my poryzykujemy. Right? Dobrze? Anna inspired us now to all jump in, see? Ania nas zainspirowała tutaj, to byśmy wskoczyli wszyscy w to. All right. Dobrze. So here's what we're going to do. To jest, co będziemy robić. Everybody take your books and put them underneath your chair or on your chair. Każdy niech weźmie książkę i włoży pod krzesło. And what we're going to do is I want this half of the room right here. Chcę, żeby ta połowa sali. We're going to go out into the courtyard. Wyjdziemy na dziedziniec. And there's going to be Zach and Adam, and they're going to be out and they're going to line you along the fence. Zachariasz i Adam staną z wami w kółku wokół płotu, czy wzdłuż płotu. Now hang on. I'm going to show you what we're going to do before we get out there. Zanim zaczniemy coś robić, to wam opowiem całość, tak? And that way we can I won't have to yell as loud and lose my voice outside. Także nie będę musiał krzyczeć na zewnątrz i tracić głosu tam na zewnątrz. Okay, so the way this is going to work. Tak to będzie teraz. Is we're going to I want all of you to begin to ask the Lord. Chcę, żebyście wszyscy zaczęli pytać Pana. To give you a word or an impression. Żeby dał wam słowo albo wrażenie. For somebody once we get outside. Dla kogoś po tym jak już wyjdziemy na zewnątrz. I want you to try to look for somebody that you don't know. Chcę, żebyście pomyśleli, poszukali kogoś, kogo nie znacie. I want you to take a big risk. I chcę, żebyście podjęli duże ryzyko. Okay. So the way it's going to work is this first group is going to go out and line up and they're going to close their eyes. Tak więc ta pierwsza grupa wyjdzie na zewnątrz, stanie w kółku i zamknie oczy. Okay. Tak. Once you're in your place, I don't want anybody to open their eyes. Kiedy już będziecie na swoich miejscach, nie chcę, żeby nikt otwierał swoich oczu. Then somebody is going to come up to you and put their hand on your shoulder. I w którymś momencie ktoś podejdzie do was i położy rękę na waszym ramieniu. And I want you to say the first thing that comes into your mind. I chcę, żebyście powiedzieli pierwszą rzecz. All of you with your eyes closed. Która wam przyjdzie do głowy, te osoby z zamkniętymi oczami, niech powiedzą pierwszą rzecz wtedy, która wam przyjdzie do głowy. Come. So like this. W ten sposób. So he's got his eyes closed. He's asking the Lord for a word. On ma oczy zamknięte i pyta Pana o słowo. Me, I'm asking the Lord who I should go stand in front of. A ja się pytam Pana, przed kim mam stanąć. Okay. Tak. Kółko graniaste. Mitch. Very good. Now he's got a gift. Ten człowiek ma dar, ja wam to mówię. Huh? Oh yeah. Yeah, baby. Yeah. Prorok czy co? All right, so first. Więc najpierw. I get to pray for you. Chcę się za was pomodlić. All right? Dobra? So Father. Ojcze. I ask you to come with your spirit. Proszę cię, żebyś dał nam swojego ducha. With your presence. Żebyś dał nam swoją obecność. Peace. Pokój. Peace of who you are. Pokój w tym, kim jesteś. And ask Father right now that you'd begin to raise up our gifts. I proszę cię, żebyś teraz zaczął rozbudzać nasze dary. And we just say to you, Father, you gave us these gifts. Bo tak, Tato, ty dałeś nam te dary. You gave them. To ty je dałeś. And so I ask you, Father, to take them up a notch. Więc proszę cię, żebyś je podniósł. And I ask that your peace would be over us. Tak żeby twój pokój spoczywał na nas. That we would take risks. Tak żebyśmy mogli podjąć ryzyko. That if it's
macaroni and cheese. Choćby to był makaron i ser. That we would say that. Żebyśmy i tak to powiedzieli. Your words, Father. Twoje słowa, Tato. And I ask, Father, that you teach us how to have fun. I proszę Cię, żebyś nauczył nas cieszyć się. With your presence. Twoją obecnością. That you are the God that laughs. Żebyśmy cieszyli się tym, że jesteś Bogiem, który się śmieje. That has great joy with your children. Że bardzo masz ogromną radość w nas. You are the father that likes to see your kids play. Ty jesteś ojcem, który lubi widzieć, jak jego dzieci się bawią. That's who you are. Takim jesteś ojcem. That's the freedom of who you are. To jest wolność, jaką daje twój charakter. So Father, be with us now. Proszę Cię, Tato, bądź z nami. As we step off the edge for some of us. Kiedy niektórzy z nas będą schodzić w przepaść, dawać krok w przepaść. Amen. 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 Okay. So this half of the room, starting right with you. Więc tutaj ta połowa. Vamush. Na zewnątrz. Which half am I? To było przetłumaczenie. All right. Okay. Okay. That's how you translate all right. See, a good Canadian word is all right. W bożo. So as I'm watching you come in, jest tak, patrząc na was, jak wchodzicie, some of you look like this. Niektórzy z was wyglądają tak. Some of you look like wyglądają this. Tak. What did he mean by that? Co chciałeś nam przez to powiedzieć? And some others of you. A niektórzy inni. Look kind of like a deer in headlights. A niektórzy inni wyglądają jak sarna uchwycona w świetle samochodu, reflektorów. I know the feeling. Znam to uczucie. All right. Was that fun? Czy bawiliście się dobrze? Not more, so more, more, more. Not so bad, right? Nie tak źle, prawda? Nie takie złe. Now, did anybody get macaroni and cheese? Czy ktoś dostał makaron i ser? Czy ktoś usłyszał makaron? It wasn't bad because we weren't accountable of these words. Yeah. Nie było źle, bo nas nikt nie rozliczał. Lots of grace on these words. Dużo łaski Pan daje, takiej, jeśli chodzi o te słowa. Did anybody have a word that had immediate impact? Czy ktoś dostał takie słowo, które miałoby natychmiastowy skutek, wpływ, natychmiast was poruszyło? Anybody willing to share it? Czy ktoś chciałby się podzielić? On. Yeah? Ktoś tam? O. Ja się po prostu tak trochę mam taki pewien bardzo ważną sprawę, która po prostu nie daje mi trochę pokoju i jakoś no stresuje mnie to bardzo. No i podeszłam do takiego fajnego małżeństwa z Finlandii i ten pan modlił się za mnie, po czym przetłumaczył swojej żonie, co miał powiedzieć, i to było dokładnie takie słowo, które potrzebowałam usłyszeć. I to jest to, co po prostu Bóg przygotował dla mnie i po prostu i jak On rozwiąże ten problem. Także po prostu jestem Bogu wdzięczna, że przez to słowo zobaczyłam, że On rzeczywiście zna mnie i wie, z czym mam problem i jak mi pomóc go rozwiązać. Amen. Chwała Bogu.
Now that's great. No to jest świetne. Yeah? Nie? Okay. Any questions? Czy ktoś ma jakieś pytania? Wow. No, no, no. All right. Very good. That was great. I give you a clap. Well, you may notice. Może zauważyliście. There's a little difference between Mitch and myself. Że jest pewna. Że jest pewna różnica między Mitchem a mną. A Mitch mówi tak, ja jestem przystojniejszy. I bring Mitch along. Ja tutaj przyjechałem z Mitchem. Because he's a great change of pace. Ponieważ on zmienia tempo. He is so different. Jest tak bardzo inny. We're going to do another exercise here in a few minutes. Za kilka minut zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie. And because we have withheld because we've been teaching withheld exercises because we've been trying to get in so much teaching. I trochę dotychczas wstrzymywaliśmy się z ćwiczeniami, bo było tyle rzeczy do przekazania, jeśli chodzi o nauczanie. But we're going to continue the teaching into the conference. Ale będziemy kontynuować nauczanie w czasie konferencji. And so we're going to do some more another exercise tonight and tomorrow. Także dziś zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie, jutro jeszcze zrobimy ćwiczenie. And do some more during the conference as well. Ale w czasie konferencji też będą ćwiczenia. Because we recognize that by this time you've been sitting so long for so many days. Ponieważ stwierdziliśmy, że do tej pory już tyle żeście się nasiedzieli, tyle dni. That it's very difficult to pay attention. Że bardzo trudno cały czas skupiać uwagę na tym, co jest mówione. Okay. I know, I'm gracious. Tak, tak, bardzo jestem wdzięczny, bardzo jestem wdzięczny. In your notes, though, I want to point out some things to you. I teraz, jeśli chodzi o, are we going to the notes? Yes. Idziemy z powrotem do notatek i kilka rzeczy wam wskażę. But which page? They always want to know which page. Whatever terms for profit. I to będzie na temat określeń na proroka. Jeśli ktoś znajdzie, to niech mi powie. Ja powiem, o, chyba znalazłem. 88. Terminy określające proroka. Yes. To już znajdźmy szybko tę stronę. What we have done, zrobiliśmy coś takiego. Is we've given some brief definitions. Zebraliśmy pewne krótkie definicje. For terms that are actually revelatory or for revelation gifts. Albo terminy, które dotyczą darów objawienia. And terms that are used in the Bible when associated with prophecies or dreams or visions. Terminy, które są używane w Biblii, kiedy jest tam mowa na temat proroków, objawień, snów i takich rzeczy. For example, sometimes it simply says, and a man of God brought a word from the Lord to the king. Na przykład nieraz jest napisane po prostu, że mąż Boży przyniósł słowo królowi. So what is a man of God? Co to ten mąż Boży? So we give a little definition for that. Mamy na to pewną definicję. And so we defined seer. Więc tak samo napisaliśmy, co to jest widzący. And prophet. Prorok. And various terms like that. I inne tego typu terminy. So I urge you to read through those and become familiar with them. Prosiłbym, żebyście przejrzeli je i zapoznali się z nimi. For example. Na przykład. A prophet typically has someone who has governmental entree or entrance. Prorok to jest zwykle ktoś, kto ma dostęp do władz. The prophet will have an entrance to the king and will have understanding of governmental type of processes. Zwykle prorok ma jakiś dostęp na przykład do króla i jakieś zrozumienie tego, jak działa władza, jak działa władza królewska. But the seer is really a different type of person. A widzący to jest całkiem ktoś inny. The seer typically his or her life is a metaphor.
Zwykle samo życie widzącego jest wielką przenośnią. They have a flat tire on their car. Mają na przykład gumę łapią. On the way to a church. W drodze do kościoła. To illustrate that the church is losing the spirit. I to ilustruje to, że ten kościół traci ducha. Air being the spirit. Jako że powietrze symbolizuje ducha. They see things in such strange ways. Widzą rzeczywistość w taki dziwny sposób. They come to the pastor. Przychodzą do pastora. And they say, pastor. I mówią, pastorze. I had a vision last night concerning you. Miałem w nocy wizję dotyczącą I ciebie. I looked up into the sky. Popatrzyłem w niebo. And I saw the golden wind from the west coming. I zobaczyłem wiatr nadchodzący z zachodu. And the golden wind was covering the moon and swirling around it. I on przykrywał księżyc i zasłaniał go. And from behind the moon came a large cow. I zza tego księżyca wyłoniła się wielka krowa. And it had one wing on its left side and one wing on its right side. Miała na prawym boku jedno skrzydło, a na lewym boku drugie skrzydło. And it was carrying a loaf of bread. I w pysku niosła bochen chleba. And it circled the earth. I okrążyła ta krowa ziemię. And it set out in the far heavens. I wyleciała w stronę dalekich niebios. Until the golden wind came from the moon. Aż ten złoty wiatr, który był tam, wrócił z księżyca. And when the golden wind came, the cow came swooping around. I kiedy wrócił ten złoty wiatr, ta krowa przyleciała z powrotem. In a river full of honey. I wylądowała w rzece pełnej miodu. And when it did, the bread came out. I kiedy to zrobiła, bochen wypadł jej z pyska. And landed in the river of honey. I wylądował w tej rzece pełnej miodu. It split in two. I rozłamał się na pół. And there was hot butter melting in the middle of the bread. A w środku właśnie się topiło gorące masło. And the Lord told me to tell you this. I Pan mi kazał ci to przekazać. Because it's very important. Ponieważ jest to bardzo istotne dla and twojego. Then the seer will turn around and say, bye. I wtedy taki widzący odwróci się i powie, cześć, do zobaczenia. Now if you're a pastor. No, gdybyś ty był pastorem. You're going to be very excited to see this person coming. Bardzo będziesz podekscytowany, kiedy będziesz widział tą osobę nadchodzącą. Because you automatically know everything he's about to say. Bo z góry wiesz wszystko, co ci powie. No, the problem is that they live metaphorically. Their whole life is a metaphor. Problem polega na tym, że oni żyją w sposób symboliczny. Całe ich życie jest jednym wielkim symbolem. They speak in riddles and rhymes and poems. Oni przemawiają w wierszami, przenośniami, zagadkami. They'll sing these crazy songs in front of the church. Zaczynają śpiewać wszystkie te szalone piosenki przy całym zgromadzeniu. And I have yet to meet a seer that has a good voice. A jeszcze nie spotkałem widzącego, który miałby dobry głos. Now prophets, prorocy to, they have a good voice. To jest co innego, oni to mają głos. No. Okay, so there is a difference, and studying these terms will help you understand when you're reading what it means. Więc te terminy, jak się z nimi zapoznacie, pomogą wam zrozumieć różnice, kiedy potem będziecie czytać pismo. Now, there is another outside activity that I would like for you to do. Jest jeszcze jedno ćwiczenie, które chciałem, żebyście wykonali. And that is, it's an interview that you need to have with your pastor. To jest po powrocie do domu, chciałbym, żebyście przeprowadzili wywiad z waszym pastorem. Brawo! Strona 91. So I want you to go to your pastor. Chcę, żebyście poszli do swojego pastora. Now you might listen to this part. Posłuchajcie. If there's several of you in one particular church. Szczególnie jeśli kilku z was przyjechało z jednego kościoła. Your pastor can answer some of the questions with you in a group.
Na niektóre z tych pytań pastor może odpowiedzieć, spotykając się z całą waszą grupą. So you can have in a group you can ask your pastor question number one. You might put a check mark or circle. Więc zaznaczcie sobie jakimś tym krzyżykiem albo kółeczkiem, które z tych pytań możecie zapytać grupowo. So question one. Pierwsze pytanie może być grupowo. Question two. Drugie. Question three. Trzecie. Question four. Czwarte. And question eight. I ósme. Those you can ask your pastor in a group. Nie, to jest 92 strona, przepraszam. But then there's some others. Ale są jeszcze inne. To jeszcze raz. Once more, because there was a page later. 92 strona, ćwiczenie, wywiad z pastorem. I grupowo można zapytać pytanie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i ósme. Trzecie, czwarte i ósme. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 8. So here's some of the things you're going to ask your pastor and talk to your pastor about. O takich rzeczach będziesz rozmawiał z swoim pastorem. I want you to ask your pastor this. Chcę, żebyście zapytali swojego pastora. Question one. Takie rzeczy. Do you believe in general? Czy ogólnie rzecz biorąc wierzysz, that healthy prophetic or revelatory ministry can help the church? Że zdrowa posługa prorocza, posługa objawienia może pomóc kościołowi. And in what ways? W jaki sposób? Number two. Drugie pytanie. What are three signs of a healthy prophetic ministry? Jakie są trzy oznaki zdrowej posługi proroczej? Question number three. Numer trzy. What are three signs of an unhealthy prophetic or revelatory ministry? Jakie są trzy cechy niezdrowej posługi proroczej? Number four. Cztery. What are some of the historical fears that pastors have about prophetic ministry operating in their church? Jakie są niektóre historycznie uwarunkowane obawy pastorów w odniesieniu do posługi proroczej w ich kościele? Now the next three you will need to ask your pastor in a private interview with your pastor, okay? Następne trzy musicie o tym pogadać z pastorem w cztery oczy. Question number five. Numer pięć. How may I be of help to you and this church? Jak mogę ja osobiście pomóc tobie i temu kościołowi? Number six. Numer sześć. What are some positive things you have seen in me as I am used by the Lord in this gift? Jakie widzisz we mnie pozytywne rzeczy, kiedy jestem używany przez Pana w tym darze? Question number seven. Numer siedem. What are some areas on which I need to work in order to improve effectiveness in the gift the Lord has given me? W jakich dziedzinach muszę pracować, by poprawić swoją efektywność w darze, który Pan mi dał? Okay, and then question number eight, you can ask in the group as a whole. I ostatnie ósme możemy zapytać w grupie. Have you or your church ever been hurt by prophetic ministry? In what ways, if you have? Czy ty lub twój kościół byliście kiedyś zranieni przez posługę proroczą i w jaki sposób? We have found that pastors really appreciate being asked these questions. Nasze doświadczenie jest takie, że pastorzy naprawdę pozytywnie przyjmują to, że takie pytania im zadajemy. It helps them understand that you are trying to understand them. Pomaga im to zrozumieć, to, że ty próbujesz ich zrozumieć. Okay. Dobrze. Let's put up the first overhead. I think I already have it set. It's a circle. Teraz pierwszy slajd, takie kółko. Następna strona, już go widzę. 95. Prophetic ministry. Posługa prorocza. Typically has a strange view of how the church should operate. Zwykle posługa prorocza ma bardzo dziwny punkt widzenia na to, jak funkcjonuje kościół. Typically they feel the church has to rotate around them. Zwykle prorocy czują, że kościół cały ma się kręcić wokół nich. That P in the middle doesn't stand for pastor, it stands for prophet. To P po środku nie oznacza pastora, tylko proroka. They believe the evangelist needs to ask them where to go to win people to Jesus. I wierzą w to, że ewangeliści powinni ich pytać o to, dokąd iść i jak to robić, żeby ludzi przyprowadzić do Jezusa. The intercessors need to ask the prophet, what do we pray about? To wstawiennicy mają pytać proroka, o co się mają modlić.
The home group leader needs to ask the prophet, what do we teach our people about? A małe grupy, przywódcy małych grup muszą pytać proroków, czego nauczać ludzi. The elders need to ask the prophet, where do we take the church? Starsi powinni pytać proroka, dokąd prowadzić kościół. The pastor needs to ask the prophet, what do I speak about on Sunday? A pastor powinien pytać proroka, o czym mówić w niedzielę. And the staff of the church need to ask the prophet, how do we run the church? A wszyscy w personelu, wszyscy na etacie kościoła powinni pytać proroka, w jaki sposób zarządzać kościołem. The worship leader needs to ask the prophet, what do we sing on Sunday? Lider uwielbienia powinien pytać proroka, co śpiewać w niedzielę. And the teacher needs to ask the prophet, what do I teach in scripture next time I speak? A nauczyciel powinien pytać proroka, czego z pisma ma uczyć następnym razem, kiedy będzie nauczał. Now that's actually a very immature focus of prophetic ministry. W rzeczywistości jest to bardzo niedojrzałe pojmowanie posługi proroczej. The church does not rotate around the prophet. Kościół nie kręci się wokół osoby proroka. What it really looks like is more like the next slide that we're going to see. Raczej wygląda to tak jak następny slajd. You see, there are five ministries mentioned in Ephesians 4. Widzicie, jest tych pięć urzędów, które są wspomniane w Efezjan 4. And the center of God's heart is the church. A centrum Bożego serca znajduje się Kościół. It is the bride. Kościół jest oblubienicą. And so what happens is these ministries are to rotate around the church, helping the church grow. I te wszystkie posługi, te urzędy mają kręcić się wokół Kościoła, pomagając mu wzrastać. The church does not rotate for our benefit. Kościół nie kręci się po to, żebyśmy my mieli z tego zysk. We move around the church for the benefit of the church. To my krzątamy się wokół Kościoła dla jego dobra. We're to strengthen it. Żeby go umocnić. We're to hold it together. Żeby go zjednoczyć. We are to know scripture so well, mamy tak dobrze znać Pismo, that we become a stabilizing influence in the body of Christ. Żebyśmy się stali takim stabilizatorem w ciele Chrystusa. Unfortunately, at this time, niestety w tym czasie, most prophetic ministries aren't thought to stabilize the body. Większość posług proroczych wcale nie stabilizuje. They are thought to be part of the process that tosses the body by every wind of doctrine. Raczej jest postrzegane posługa prorocza jako taka grupa, która sprawia, że ciało Chrystusa się miota w różne strony zależnie od wiatru do nauki. So we're typically not thought to add stability, we're thought to harm the church. Raczej nie postrzega się nas jako kogoś, kto dodaje stabilności, ale kto krzywdzi Kościół. Okay, turn to the next lesson that says role, purpose and function of the church. Następna sprawa, 97. strona, rola, cel i funkcja posługi proroczej w kościele. The role of the church is to be his bride. Rolą kościoła jest to, żeby była oblubienicą. As his bride, jako oblubienica, we are to honor and esteem the bridegroom. Mamy szanować i cenić Pana Młodego. We are to bear his testimony. Mamy nosić jego świadectwo. Which is the spirit of prophecy. Którym jest duch proroctwa. That's what Revelation 19:10 says. Objawienia 19:10 tak mówi. We are to be reproductive. Mamy reprodukować. Matthew 28:18-19. Mateusza 28:18-19 tells us that we are to be fruitful and multiply, reproduce ourselves. Mamy się pomnażać, mamy być owocni. We are to train children, those mamy that are immature in the spirit. Mamy szkolić dzieci duchowe, tych, którzy są niedojrzali w duchu. And we are to maintain the health of those spiritual children. I mamy dbać o zdrowie tych duchowych dzieci. The purpose of the church. Cel kościoła. Is to be the body of Christ. Jest, aby być ciałem Chrystusa. The role is to be the bride of Christ. Rolą kościoła jest być oblubienicą. The purpose is to be the body of Christ. A celem jest, żeby być ciałem. And as his body, jako ciało Chrystusa, we are to do what his body did on earth. Mamy robić to, co robiło jego ciało, kiedy on chodził po ziemi. 1 John 3, verse 8. Pierwszy list Jana 3:8. Tells us we are to destroy the work of the evil one. Jest napisane, że mamy niszczyć dzieła złego. That's why we pray for the sick.
Dlatego modlimy się za chorych. To destroy the work of the evil one. Aby zniszczyć dzieła złego. That's why we pray for the demonized. Dlatego modlimy się za osoby dręczone przez złe duchy, aby niszczyć dzieła złego. So we do all these things to destroy evil. Robimy to wszystko, żeby niszczyć zło. We are to bring justice. Mamy przynosić sprawiedliwość. Matthew 12. Mateusz 12 rozdział. Talks about the things that Jesus did. Mówi o tym, co robił Jezus. Those things brought justice. Te rzeczy przynosiły sprawiedliwość. And so we are to also bring justice. Więc my też mamy przynosić sprawiedliwość. Paul talks to the church in Corinth. Paweł mówi do kościoła w Koryncie. And corrects them. I napomina ich. When he says you are to judge angels one day. I jest tam napisane, że wy macie pewnego dnia sądzić aniołów. You can't, but you can't even judge the smallest matters in your own midst. Ale własnej między wami nie potraficie osądzić najprostszych rzeczy. You should settle disputes among you. Powinniście rozsądzać spory pomiędzy wami. And not take those disputes into the court system. Zabierać je do świeckich sądów. In other words, we are to bring justice. Innymi słowy, mamy przynosić sprawiedliwość. And live in a means where we understand the justice of God. I żyć w sposób taki pełen zrozumienia sprawiedliwości Bożej. As the body, we are to fulfill the purpose of Adam. Jako ciało mamy wypełnić cel Adama. We are to work to rule and subdue the earth. Aby podporządkować i zarządzać ziemią. Jesus said all authority had been given to him. Jezus mówi, że cała władza i autorytet został mu dany. And now that authority has been given to us. A teraz ten autorytet został przekazany nam. Then the role of the church is to be his bride. Rolą Kościoła jest być jego oblubienicą. The purpose of the church is to be his body. Celem Kościoła jest być jego ciałem. The function of the church is to be his children. Funkcją Kościoła jest być jego dziećmi. As his children. Jako jego dzieci. We are to bear his names. Mamy nosić jego imię, imiona od niego. We are to manifest the names of God. Mamy pokazywać światu imiona Boga. Jesus said, Jezus powiedział, when he prayed to the Father, kiedy modlił się do Ojca, in John 17, w Jana rozdziale 17, that I have manifest your name to those you've given me. Że ja objawiłem Twoje imię tym, których mi dałeś. Now God's name, imię Boga, has 72 facets and attributes. Ma 72 cechy i atrybuty. The high priest in Israel would tell you, arcykapłan Izraela powiedziałby wam, że imię Boga, które jest wypowiadane tylko raz do roku, has 72 letters in it. Ma 72 litery. Each letter standing for a particular attribute. I każda litera oznacza konkretną cechę. When Jesus said, I have manifest your name, i kiedy Jezus powiedział, objawiłem im Twoje imię, he is saying, I have demonstrated to these people all of your attributes. Miał na myśli, że pokazał tym ludziom wszystkie cechy Boga. You are Jehovah Rapha. Jesteś Jehova Rapha. The healer. Ten, który uzdrawia. And so I have demonstrated healing. I pokazałem uzdrowienie. You are Jehovah Shalom. Jesteś Jehova Shalom. The peace. Pokój. I have demonstrated great peace. I pokazałem wielki pokój. You are Jehovah Sidkenu. Jesteś Jahwe Sidkenu. Our righteousness. Nasza sprawiedliwość. I have demonstrated the righteousness. Pokazałem sprawiedliwość Twoją. So everything that you are, we are to demonstrate. Wszystko, to people. Czym Ty jesteś, czym Bóg jest, mamy pokazywać ludziom. We are also to honor His name. Mamy też szanować Jego imiona. The Lord's Prayer, our Father which art in heaven. Modlitwa pańska zaczyna się od słów Ojcze nasz, który jest w niebie. Hallowed be your name. Niech się święci Twoje imię. Hallowed means to be honored or to be revered. Niech się święci, to znaczy niech będzie w szacunku, niech, żebyśmy go szanowali, żeby było dla nas czymś świętym. As his children, we are to be his likeness on earth. Jako jego dzieci mamy być jego podobieństwem na ziemi. When Jesus said, Jezus powiedział, when you see me, you see the Father. Kiedy na mnie patrzycie, widzicie Ojca. As we grow and mature in the Spirit, kiedy wzrastamy i dojrzewamy w duchu, we will be able to say to others, when you see me, you have seen the Father. Będziemy w stanie mówić innym, kiedy na mnie patrzycie, patrzycie na Ojca. That does not mean we are God. Nie znaczy to, że jesteśmy Bogiem. It just means we take on His attributes. Tylko że bierzemy na siebie jego cechy. So what I do is what the Father is doing. To co ja robię, to jest to, co robi Ojciec. We are to be witnesses to all that God is doing. And will do. Mamy być świadkami wszystkiego, co Bóg robi i będzie robił.
We are also to testify of all the great works that he has done. I mamy też świadczyć o wszystkich wielkich dziełach, których już dokonał. Okay, the next lesson. Następna lekcja. The role, purpose and function of the prophetic ministry in the church. Rola, cel i funkcja posługi proroczej. Bo teraz było rola, cel i funkcja kościoła. The role, purpose and of prophetic ministry in the church should directly parallel and copy the role, purpose and function of the church. I rola, cel i funkcja posługi proroczej w kościele powinna dokładnie odzwierciedlać, być odzwierciedleniem roli, celu i funkcji kościoła. The role, purpose and function of prophetic ministry in the church. Rola, cel i funkcja posługi proroczej w kościele. Is not to contradict the role, purpose and function of the church. Nie ma w żaden sposób nie zaprzeczać roli, celowi i funkcji kościoła. We must come to understand what the church is all about. Powinniśmy zrozumieć, czym jest kościół. And complement that church. I uzupełniać, być w nim częścią, taką uzupełniać. A number of years ago. Kilka lat temu. I had two angels come to me. Przyszło do mnie dwoje aniołów. They yanked me out of my room. Wyciągnęli mnie z pokoju. And took me to Jerusalem. I zabrali mnie do Jerozolimy. This was not a dream. To nie był sen. This was not a vision. Nie była to wizja. I was there. Byłem tam. I was standing before the great wailing wall. Stałem przed ścianą płaczu. And I was looking at it. I patrzyłem na nią. And these two angels said to me. I tych dwoje aniołów powiedziało. You must come to understand the meaning of Ephesians 4:4. Musisz zrozumieć, co znaczy Efezjan 4:4. The other angel said yes. A drugi anioł powiedział tak. And it may take you 12 years to do it, but you must try. I może ci to zabrać 12 lat, ale musisz próbować. I said, 12 years. A ja powiedziałam 12 lat. For one verse. Jeden werset. How long is it going to take me to do the whole Bible? To ile mi zajmie cała Biblia? But then I remembered. Ale wtedy sobie przypomniałem. He said it may take you 12 powiedział, years. Może ci to zabrać 12 lat. Well, 12 years have come and gone. 12 lat minęło. And I do understand a little bit more. I troszkę więcej rozumiem. Ephesians 4:4 basically says this. Efezjan 4:4 mówi mniej więcej tyle. There is one body. Jest jedno ciało. And there is one spirit. Jest jeden duch. Whereby we are called. Stąd in one hope of our jesteśmy calling. Powołani do jednej nadziei naszego powołania. Now basically what that means is this. I to znaczy mniej więcej tyle. You don't have a hope of fulfilling your call on God outside the church. Nie masz nadziei żadnej na wypełnienie swojego powołania jak tylko w kościele. The success of your calling rests on the success of the church. Sukces twojego powołania, wypełnienie się twojego powołania zależy od tego, od sukcesu kościoła. Therefore our focus must be on the well being of the church. Stąd musimy się skupiać na tym, jak się powodzi kościołowi. 1 Corinthians 14:12 says that we in all of our seeking of spiritual gifts. Mówi, że w całym naszym poszukiwaniu darów duchowych are to seek to edify the church. Mamy budować kościół. Now what does it mean seek? Co znaczy poszukiwać? It means look for. Znaczy poszukiwać. Find ways to seek the church, to help the church. Wyszukiwać sposoby, jak budować ten kościół. There's three goals. There's three goals of Ephesians 4 level prophetic ministry. Jest kilka celów posługi proroczej na poziomie Efezjan 4. Unity among the saints. Jedność między świętymi. Intimacy with God. Intymność z Bogiem. And maturity in the saints. I dojrzałość świętych. We are to help bring all three of those things about. Powinniśmy pomóc, aby wszystkie te trzy rzeczy zaistniały. The people in the church today need to know what to expect from prophetic people. Ludzie w kościele powinni dzisiaj wiedzieć, czego się spodziewać po ludziach proroczych. And prophetic people need to know what to expect from the church. A ludzie proroczy powinni wiedzieć, czego się spodziewać po kościele. The apostle Paul emphasized many times the importance of the church.
Wiele razy apostoł Paweł podkreślał znaczenie Kościoła. He said in Ephesians 3, verses 9 and 10. W Efezjan 3, 9 i 10 pisze, that it is the church that will make known the manifold wisdom of God. Że to przez Kościół Bóg objawi wieloraką mądrość Bożą. He did not say prophets would make known. Nie powiedział, że to przez proroków. He did not say apostles would make known. Nie powiedział, że przez apostołów. He said the church will make known the manifold wisdom of God. Ale przez Kościół się objawi mądrość Boża. 85% of the time that Paul uses the word you in scripture. 85% momentów, kiedy Paweł mówi ty. In the Greek it is a plural you. W greckim oryginale jest to wy. It is not singular, mnoga. Meaning it does not mean one individual. Nie chodzi o jedną osobę. It means everybody in the room. Chodzi o wszystkich, którzy są w pomieszczeniu. That you is interpreted to be the body of Christ. To ty jest tłumaczone jako po prostu ciało Chrystusa. So when you read scripture, więc kiedy czytasz Biblię, and it says you are the temple of God in 1 Corinthians chapter 3, kiedy jest napisane, że to ty jesteś Bożą świątynią, verse 16 and 17, w pierwszym liście do Koryntian, where was it? 1 Corinthians chapter 3, 16 and 17. 1 Koryntian 3, 16, 17. When it says you are the temple of God, kiedy jest tam napisane, to ty jesteś świątynią, it does not mean you as a person. Nie chodzi o ciebie jako osobę. That's a plural you. Tam jest mnogie ty. That means the entire group together. Chodzi o całą grupę razem. You comprise this temple of God. To wy składacie się na Bożą świątynię. And so what is the role, if we are to complement the church, what's the role of prophets in the church? Więc jeśli mamy stanowić uzupełnienie w Kościele, jaka ma być rola? This may surprise you. Może was to zaskoczy. Get ready, men, to brace yourself. Men, get ready to brace yourself. Jesteście gotowi na to, co przychodzi? The apostle, apostoł zauważył. The Bible says that the church, well, let me back up. Paul in Ephesians. Paweł w liście do Efezjan. Says the church is built on the foundation of apostles and prophets. Napisał, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Now, that would be mature apostles and mature prophets. To chodziłoby o dojrzałych apostołów i dojrzałych proroków. Not immature prophets. Nie, niedojrzałych proroków. Ale wielkich proroków. So we know that, right? We want to get that clear right now. Chcieliśmy to wyjaśnić. Apostles and prophets. Apostołowie i prorocy. All right. Now, dobra. The apostolic. Sfera apostolska. Is the masculine side of God. To jest męska strona Boga. It is strategic thinking. Myślenie strategiczne. It is masculine in its form. Jest w swojej formie, w swoim kształcie. It is governmental. Męskie. Jest to rządzone przez rozum. It's the masculine form. To jest męska strona. Prophets. Prorocy. Are the feminine form. Są tą stroną żeńską. Sensitive. Wrażliwi. Intuitive. Intuicyjni. Passionate. Pełni pasji. Verbal. Wymowni. We get upset very easy. Bardzo łatwo się denerwujemy. We tend to sulk and pout. Często się tak zdarza nam się żachnąć takie różne. We are looking for somebody to be warm and fuzzy to us, nice. Lubimy, kiedy ktoś jest dla nas taki milutki i cieplutki. I know. Wiem. It's a difficult thing for men to handle. Tak, teraz faceci mają coś trudnego do przetrawienia. But having encountered a few thousand of us, ale jako że spotkałem już tysiące nas, or maybe several thousand of us, a kilka tysięcy nas, I have noticed that we prophetic people really do tend to be that way. Odkrywam, że niestety my ludzie proroczy tacy jesteśmy. And the great thing, i najwspanialsze, is that when apostles and prophets get together, że jest to, że kiedy apostołowie i prorocy zejdą się razem, there's an incredible,
incredible reproductive capability. Jest niesamowita zdolność do pomnażania. Spiritual fires are lit. Jest wyzwolony duchowy ogień. The church grows and advances and explodes. Kościół rośnie, rozszerza się i wybucha energią. And so we need both of these ministries. Więc potrzebujemy obu tych posług. So we, as the female side of God, więc my jako żeńska strona Boga, are to recognize that we are change agents. Powinniśmy rozpoznawać to, że my jesteśmy promotorami zmian. We help things to change. My pomagamy rzeczywistości się zmieniać. We look for the opportunity for things to change. Patrzymy, szukamy możliwości zmiany. We create hope in the heart of the children. Tworzymy, my wzbudzamy nadzieję w sercach dzieci. And this change doesn't have to be from evil to being good. I nie musi być to zmiana ze złego na dobre. It can be from good to being great. To może być z dobrego na wspaniałe. From strong to being stronger. Z mocnego na mocniejsze. We must stop doing things that discredit us. Musimy przestać robić rzeczy, które nas ośmieszają. Albo 18 miesięcy. Depending on the hole I stepped in. Zależy, w jaką dziurę wdepnąłem. Because I did things that did not help the church. Ponieważ robiłem rzeczy, które nie były pomocne Kościołowi. Pastors recognize very quickly what you're up to. Pastorzy bardzo szybko potrafią rozpoznać, do czego zmierzacie. One time I was very good friends with one particular pastor. Kiedyś bardzo przyjaźniłem się z jednym pastorem. And we would play a sports together. I razem żeśmy uprawiali sport. And I would travel with him once in a while. I podróżowaliśmy nieraz razem. And one day he and I had a discussion. I pewnego dnia mieliśmy taką, toczyliśmy rozmowę. And in this discussion I became very upset with this pastor. I w czasie tej rozmowy bardzo się uniosłem na tego pastora. I kept thinking he doesn't know what God wants. I ciągle sobie powtarzałem w myślach, on nie wie, czego chce Bóg. He doesn't hear from God. On nie słyszy od Pana. He doesn't have dreams and visions. On nie ma snów i wizji. How dare him say I'm not right? Jak on może mówić, że ja nie mam racji? God is mad at him and so am I. Bóg się na niego gniewa i ja też. I'll show him. Pokażę mu. When Sunday comes, kiedy przyjdzie niedziela, I'm not gonna go to church. Nie pójdę do kościoła. I'm gonna stay home. Zostanę w domu. I'm gonna go to bedside church. Pójdę do sąsiedniego kościoła. So, I looked, Sunday morning comes. Więc nadeszła niedziela. I look at the clock. Popatrzyłem na zegarek. It's about 10 o'clock in the morning. Około 10 rano. Church is about to start. Właśnie ma się zacząć nabożeństwo. I can picture it now. Widzę, jak to jest. The people are all gathered together. Widzę tych wszystkich ludzi zebranych już razem. The pastor is looking around. Pastor rozgląda się po sali. Where's John Paul? Gdzie jest John Paul? Where is John Paul? Gdzie jest John Paul? Oh, I hope he comes today. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie dzisiaj. I hope he's not too upset. Mam nadzieję, że nie zdenerwował się za bardzo. 10:15 comes. 10:15. They're well into worship now. Już wiem, że są, już uwielbiają Pana. But worship will not be the same without the prophet. Ale bez proroka uwielbienie nie jest to samo. And the pastor's looking around. I pastor rozgląda się. Where's John Paul? Gdzie jest John Paul? Where is he? Gdzie jest John Paul? 10:30 comes. 10:30. Worship is now about to wind down. Właśnie uwielbienie ma się zakończyć. I can see the pastor. Widzę pastora. Beads of sweat on his forehead. Te krople potu na jego czole. He is wondering what is going on. Zastanawia się, co się dzieje. He's afraid that God has removed prophetic ministry from his church. On się boi, że Bóg mógł usunąć posługę proroczą z jego kościoła. And he's got his hands raised. Podnosi ręce. And he's crying out to God. Krzyczy do Pana. Oh God. Boże. If I found favor in your sight. Jeśli straciłem uznanie w twoich oczach. Please don't take the prophetic from me. Tylko nie zabieraj nam posługi proroczej, proszę. Please bring John Paul back. Przywróć nam Johna Paula. I was partly right. Częściowo miałem rację. It was Sunday morning. To był poranek niedzielny. And
And at 10 o'clock the pastor was looking around, where's John Paul? I rzeczywiście o 10:00 pastor rozglądał się, gdzie jest John Paul. And at 10:15 he was still looking. I o 10:15 dalej się rozglądał. And at 10:30 he did have his hands raised. I o 10:30 miał ręce podniesione. And he was praying to God. I modlił się do Pana. And he was mentioning my name. I wspominał moje imię. And here's what he said. Ale to jest to powiedział. Oh God. Boże. If I found favor in your sight. Jeśli znalazłem uznanie w twoich oczach. Please take John Paul to another church. Proszę zabierz go do innego kościoła. Now sometimes. Są takie chwile. We take action. Że działamy. And in that action we think we are proving to the pastor a spiritual principle. I że kiedy to coś robimy, podejmujemy to działanie, udowadniamy pastorowi jakąś zasadę duchową. Really what we're doing is hurting our ministry. Ale to, co naprawdę robimy, to robimy krzywdę naszej własnej posłudze. We think the pastor will want us back, and really it makes the pastor want us to go. Myślimy, że pastor będzie chciał nas z powrotem, ale tak naprawdę to sprawi, że pastor nie będzie chciał nas już tam więcej widzieć. Okay. We're going to do another exercise. Następne ćwiczenie. We're going to, if you want to, you can go into the courtyard, you can go into the bookstore area, or you can stay in here. Jeśli chcecie, możecie pójść albo do, na dziedziniec, albo tam, w te, gdzie jest bufet, albo zostać tutaj. I would suggest... Sugerowałbym, że jeśli gdzieś będzie za duży tłok, przenieście się gdzie indziej. What we're going to do is we're going to practice exercising our spirit. Będziemy ćwiczyć ćwiczenie naszego ducha. We are going to divide up into groups of 5 people. Podzielimy się na 5-osobowe grupy. Preferably people you do not know. Najchętniej osoby, których nie znacie. Okay, listen to me now. Słuchajcie, jeszcze słuchajcie, słuchajcie. Jeszcze nie szemrajcie. Uwaga. You're going to take turns. Będziecie robić coś na zmianę. So that everyone in the circle at some point stands in the middle of the circle. Także każdy z was w którymś momencie będzie miał okazję stanąć w środku tego kółka. When you stand in the middle of the circle, like Mitch is doing here. I kiedy będziecie stać w środku tego kółka, tak jak Mitch teraz. You will close your eyes. Zamknijcie oczy. And everyone in the circle. I każda osoba w kółku. One at a time. Po jednej naraz. Will walk up to the person in the middle. Podejdzie do tej osoby w środku. And get about this far. Okay, I will be in the middle of the circle. Teraz John Paul jest w kółku. And with your eyes closed. I ta osoba, te osoby dookoła będą podchodzić mi na taką odległość. You're to point where you think the person is. A ty jako osoba w środku masz pokazać mniej więcej, gdzie ta osoba jest. Tak. Także te osoby... See what I mean. Widzicie, co mam na myśli. So... What you do then is you point. Now let me just give you a caution. Tylko chciałem was ostrzec. So you don't whack somebody in the face. Żebyście nie uderzyli kogoś niechcący. If you kind of keep your hands right here. Gdybyście tak mogli trzymać ręce tak. You can kind of point to where they're at. I po prostu tak wskazać. Okay. Kciukami. That way you don't whack somebody. Delikatnie, tak nie machajcie tak. You know? Because they're only going to be about this far away from you. Bo ta osoba będzie gdzieś tylko w takiej odległości od was. Okay, the purpose of this is to ask the Lord to move through you. Celem tego jest, żebyście prosili Pana, aby działał przez was. To sensitize your spirit. Aby uwrażliwił waszego ducha. To what's going on around you. Na to, co dzieje się dookoła was. Now, when Jesus had the woman touch the hem of his garment. Kiedy Jezusa dotknęła ta kobieta, dotknęła jego szaty, ta kobieta cierpiąca na krwotok. He felt the woman where she was. On wiedział, gdzie ta kobieta jest. It says he turned around and asked who touched me. Więc odwrócił się i zapytał, kto mnie dotknął. So he knew the direction she was touching him. On wiedział, z jakiej strony ona go dotyka. And you find this in scripture. I odkrywacie w Biblii. So this is not some new age thing. This is the Holy Spirit. Takie rzeczy odkrywacie w Biblii, więc nie jest to jakieś new age coś. You need to remember.
To jest Duch Święty. The New Age only copies what God does. New Age tylko kopiuje to, co robi Bóg. And they do it to keep us from doing it. I oni robią to po to, żebyśmy my nie robili tego. So in essence, they steal what we have. Innymi słowy, oni wykradają to, co my mamy. They've stolen our rainbow. Oni ukradli nam tęczę. And now you're afraid to have in the United States, you're afraid to have a rainbow on your car. I teraz wszyscy boją się nosić tęczę, na przykład tęczę na samochodzie w Stanach. People in the church will think you're from the New Age. Ponieważ ludzie w kościele będą myśleli, że jesteś New Age'owcem. And this is not right. A tak nie powinno tak być. So we want to learn to grow in our spirit. Więc powinniśmy uczyć się rosnąć w naszym the duchu. The writer of Hebrews encourages us to exercise our spirit. Autor Hebrajczyków zachęca nas do tego, żebyśmy ćwiczyli naszego ducha. So that our spirit grows strong by reason of use. Żeby przez używanie nasz duch stawał się mocniejszy. Okay, now let me just say this. Powiem wam jeszcze jedną the reason rzecz. Why I want you to spread out powodem, dla którego chcę, żebyście się rozeszli, is because we have found to jest to, żeśmy odkryli, that when you have too many groups that are close together, że kiedy zbyt wiele grup jest w jednym miejscu naraz, and say there's a person in the other group with a very strong spirit, jeśli ktoś w sąsiedniej grupie ma bardzo mocnego ducha, they're close enough that people will point to that person wherever that person is in the other group. Ta osoba z zamkniętymi oczami będzie wskazywać na tę osobę z mocnym duchem w innej grupie. So we want you to kind of far apart. Więc chcę, żebyście byli w dużych odstępach. So that you don't have problems with pointing to the other people. Żebyście in the nie group. Wskazywali na inne osoby w innych grupach. Okay, now let me just encourage you. Chciałem jeszcze was zachęcić. The average after doing this two or three times. Średnia trafień po kilku próbach. Is that you get maybe one out of four right. Czasem jeden z czterech. So don't be discouraged. Nie zniechęcajcie się. When, as you mature, kiedy będziecie dojrzewać, you will be able to do this. Będziecie w stanie zrobić coś takiego. You will be able to close your eyes, będziecie w stanie zamknąć stand oczy, in a room, stanąć w pokoju and tell where anybody in the room is. I powiedzieć każdej osobie w pokoju, gdzie jest. Because it's spirit to spirit. Communication. Ponieważ to jest to, co nazywamy porozumiewaniem się ducha do ducha. Found in 1 Corinthians chapter 2 verses 10 through 14. 1 Koryntian rozdział 2, 10 do 14. Spirit communicates with spirit. Duch porozumiewa się z duchem. Now, you'll also be able to tell how tall they are, how short they are. Będziecie też w stanie powiedzieć, jak są wysocy albo niscy ci ludzie. You'll even be able to tell whether they're male or female. Nawet będziecie mogli powiedzieć, czy są kobietą, czy mężczyzną. And in time you'll be able to tell the color of hair they have. Z czasem będziecie potrafili powiedzieć kolor włosów. Why? Because 1 Corinthians chapter 2. Dlatego, że w 1 Koryntian w rozdziale 2, verses 10 through 14, 10 do 14, tells us that the spiritual man knows all things. Dlatego, że tam jest napisane, że człowiek duchowy zna wszystkie rzeczy. Now we, the church, my, Kościół, have said, well, we can only know certain things. Mówimy, że możemy przecież wiedzieć tylko niektóre rzeczy. The Bible says all things. Ale Biblia mówi wszystkie rzeczy. Don't change and twist the word of God. Nie zmieniajcie i nie przekręcajcie słowa Bożego. We can grow and mature to be spiritual people. Możemy dojrzeć do tego, żeby być ludźmi duchowymi. This is an exercise that will help you. To jest ćwiczenie, które nam pomoże. Okay, so I will leave it up to you to divide into groups. Więc wam zostawię podział na grupy. Okay. Yes, whenever when the person's in the middle. Kiedy jeszcze jedna rzecz, kiedy ta osoba jest w środku. And the person comes up to them. I ktoś do niej podchodzi. Someone in the group needs to tell the person in the middle that that person is standing by them, so they'll know because they'll have their eyes closed. So. Ktoś z pozostałych osób w grupie powinien powiedzieć, że ta osoba już zajęła pozycję. And then you have about 10 seconds. I od tej pory jakieś 10 sekund macie. To identify where the person is at. Żeby stwierdzić, gdzie ta osoba jest. Now let me just give you a hint. Podpowiedź. Usually your first impression is right. Zwykle pierwsze wrażenie jest prawidłowe. The more nervous you are, im bardziej jesteś nerwowy, the more difficult it will be. Tym trudniej będzie to stwierdzić. Remember, peace is the soil for revelation. Pamiętajcie, pokój jest żyzną glebą dla objawienia. So the more
the more at peace you are, the more calm you are, the easier it will be. Im więcej macie pokoju, im bardziej jesteście spokojni, tym łatwiej to będzie wykonać to ćwiczenie. Also, you may find yourself leaning into people. Możecie też zauważyć, że tak pochylacie się ku ludziom. Or leaning away from people. Albo odchylacie się od nich. That will tell you something that we will tell you when we come back. To wam może podpowiedzieć coś, o czym powiemy po powrocie. You may feel a thickness on that side. Możecie czuć pewną gęstość po Some jednej people stronie. Said, well, I just felt their body heat. Niektórzy mówią, czułem ciepło ich ciała. It is not body heat. To nie jest ciepło ciała. It's your brain trying to figure out what it is. To twój mózg próbuje jakoś nazwać to. It is the spirit, your spirit feeling their spirit. To twój duch czuje ducha tej osoby. Okay? Dobra? Some people may feel that it's just denser, a thickness. That is your spirit recognizing what's going on. Niektórzy mogą odczuwać, że coś się zagęszcza. To wasz duch rozpoznaje, co się dzieje. Okay? Dobra? All right, be divided. Rozdzielcie się. When will be the next time? Tomorrow. Jutro. Jeszcze coś, tu jest pytanie. Co to znaczy, że ktoś ma mocniejszego ducha? What does it mean that somebody has a stronger spirit? It means that their spirit reaches out further than somebody else's. To znaczy, że ten duch sięga dalej niż czyjś inny duch. See, if my spirit reaches only this far. Mój duch może sięgać tylko tak daleko. And I stand this far away. Ja stoję w takiej odległości od sąsiedniej osoby. But somebody else's spirit is stretches 8 feet out. Ale niektórzy inni mają ducha, który się rozciąga na 8 stóp. And they're only 6 feet away or 2 meters away. I ktoś jest tylko 2 metry dalej, 6 stóp. Then you will feel them before you feel me. Wyczujesz ich wcześniej niż wyczujesz mnie. But here's the other part. Ale to ma też drugą stronę. What happens if my spirit, if her spirit Co się She's stanie? Dajmy to, że ja jestem w środku, ja tłumaczka and i mój duch. Spirit reaches out 8 feet, i mój duch sięga na 8 stóp. And I'm standing within that 8-foot arena, i ja stoję w tej przestrzeni określonej 8 stopami. But so are three other people. Ale dookoła jest jeszcze trzy następne osoby. Who will you feel first? Kogo byś wyczuł najpierw? Because they're still within the arena of your spirit. Bo wszyscy są dalej w tej polu twojego ducha. Again, you will feel the person with the strongest spirit. Wyczujesz tą osobę z najmocniejszym duchem. But you will feel everybody else as well. Ale będziesz czuł też inne osoby. So you have to recognize where is the strongest pull or intensity coming from. Więc musisz nauczyć się rozpoznawać, skąd przychodzi najmocniejsze te przyciąganie jakieś takie. Does that make sense? To odpowiada na twoje pytanie? Czy ten duch może się zwiększać albo zmniejszać? Can it extend or get smaller, or is it something that someone has for all his life? Is it stable? No, it can grow, but it can shrink. Może się zwiększać i zmniejszać. Depending on your relationship with the Lord. Zależnie od twojej relacji z Panem. Because your spirit is strengthened by doing spiritual exercises. Z tego względu, że przez robienie rzeczy duchowych twój duch doznaje wzmocnienia. Which draw you closer to God. Co przyciąga cię bliżej do Pana. Your spirit is weakened. Twój duch jest osłabiany by failing to do spiritual exercises. Przez to, że nie robisz duchowych rzeczy, duchowych ćwiczeń. And so one week your spirit can be very far out. Więc jednego tygodnia twój duch może być bardzo mocny, rozległy. The next week it won't even reach beyond your own body. A następnym tygodniu nawet nie będzie sięgał dalej niż twoje własne ciało. That's why we have to work at this daily.
Dlatego powinniśmy pracować, ćwiczyć naszego ducha każdego dnia. And it's a daily relationship with God. I mieć każdego dnia relację z Panem. We daily come before His throne. Codziennie przychodzimy przed Jego tron. God's mercies are new every morning. Boża łaska, Boże miłosierdzie jest świeże i nowe każdego dnia. That means we should every morning renew our relationship with Him. To znaczy, że każdego dnia musimy odnawiać naszą relację z Nim. And in doing that, our spirit will grow. I kiedy to będziemy robić, nasz duch będzie się umacniał, będzie rósł. In level three, na trzecim poziomie we will talk about the things that increase your spiritual size. Mówi się rzeczy, które mówimy o rzeczach, które zwiększają naszego ducha. Okay. Tak? Oh, good question. Yes. Dobre pytanie. So you said that you will explain all this leaning forward or backward, but it's misleading. That means if I'm leaning backward, does it mean that I feel the person behind me or in front of me? Aha. Aha. If you lean into the person, kiedy pochylasz się w stronę tej osoby, meaning whether they're behind you or in front of you or beside you. Wszystko jedno, z której strony ta osoba jest. If you lean towards the person, kiedy pochylasz się w stronę tej osoby, there's something you have to offer that person. To znaczy, they have to offer you. Że masz coś, co możesz dać tej osobie lub coś, co ona może dać tobie. Like a kindred spirit. Coś takiego jakby pokrewieństwo ducha. There's ministry that could happen there. Tu może być jakieś okazje do posługi. If you lean away from them, kiedy odchylasz się od tej osoby, it simply means that there's not a ministry that's going to happen right now. To oznacza tylko tyle, że nie ma tu możliwości, nie ma okazji do posługi. But that could change tomorrow morning. Ale to może się zmienić jutro rano. Tomorrow afternoon. Albo po południu. So that changes. To się zmienia. Now there's also, you need to understand this. Musimy zrozumieć też coś takiego. The front side is the positive side. Nasze frontem, kiedy stajemy, to jest nasza strona pozytywna. The back side is the negative side. Tył, plecy, to jest strona negatywna. And that's why. Dlatego we're told to hug people. Powinniśmy obejmować ludzi, not hug przytulać, people. A nie tak. Nie przytulamy ludzi w ten sposób. It's also why if somebody is standing. Z tego samego powodu, jeśli ktoś stoi bokiem do nas, like this, zamiast tak, będzie trudniej go rozpoznać, do czego on zmierza. Whoa. Oh. What if you feel warmth? Co jeśli czujesz ciepło? If you feel warmth, well, your spirit is feeling, that's, there's, what happens, our mind tries to put into physical terms what happens in the spirit. Kiedy czujemy ciepło, to znaczy, że nasz rozum próbuje sobie poradzić jakoś z tym, co się dzieje w sferze duchowej. And so what happens when the Holy Spirit comes upon many people? They get hot. Co się dzieje, kiedy Duch Święty stępuje na wiele osób? Często doświadczają one ciepła. And so there is a, when you feel warmth, you're feeling the spirit, but you're putting a physical, your mind is putting a physical explanation to it. Także kiedy czujesz ciepło, to czujesz ducha, ale twój mózg tłumaczy to na fizyczne doznanie. Now here's a confusing thing. Jest takie coś mylącego. If somebody in your group has a very strong spirit. Jeśli ktoś w twojej grupie ma mocnego ducha. A person can be standing here. Ktoś może stać tutaj. And they're standing there. A ta osoba z mocnym duchem stoi tam. And you feel that spirit on this side. I czujesz tego ducha po tej stronie. Stronger than this side. Mocniejszego niż duch po tej stronie. You will point this direction. I będziesz wskazywał w tę stronę. Tak będzie.
So sometimes in a group, więc czasem w grupie, you'll find that people will point to the person, to a certain person. Będziecie nieraz odkryjecie, że wszyscy wskazują najczęściej na jedną osobę. No matter where they're standing in the circle, gdziekolwiek ona stoi w tym they'll kółku, end up pointing to that person. Będą wskazywać na tę osobę. And that's an indication of someone that has a very strong spirit. Wskazuje to na kogoś, kto ma bardzo mocnego ducha, kogoś bardzo dojrzałego. Does that make sense? To jest logiczne? Okay. Czyli czy też się da w ten sam sposób rozpoznać kogoś, kto nie ma Bożego Ducha? Because here we had to do only with people who are Christians and who yes. have the Holy Spirit in them. Yeah. Can we locate in the same way the spirit of someone who's not yeah. saved? Yes, you can locate it because of its negative feature. Tak, ze względu na jego negatywny wydźwięk. Instead of feeling something coming from them, zamiast chrześcijanin, kiedy wyczuwa taką osobę, nie czuje, że coś przychodzi od tej osoby. Whenever you meet somebody, say a Satanist or a witch, kiedykolwiek spotkasz na przykład satanistę albo czarownicę, they will suck energy from you. Będzie się czuł, jakby wysysali z ciebie energię. You will feel nothing radiating from them. Nie będziesz czuła, że coś od nich promieniuje. They're like a vampire sucking spirit from you. Jak mają taki jakby ducha wampira, który wysysa. An example of that in the natural would be black holes in outer space. Takim przykładem, analogią w świecie natury, w przyrodzie są czarne dziury. It sucks energy and light out of everything. Które wysysają energię i światło ze wszystkiego. Does that make sense? Tak to odpowiada? To. Stand up. Very good. Okay. No, stand up and... Because it's an... You see, John Paul, it's about angels. So if you know, you feel that there's an angel beside you, but you don't see it. So is it there something wrong with the eyes of our spirit? Because our spirit has got eyes, hasn't it? Yes. Tak. Yes, right. We do have spiritual eyes. Mamy duchowe oczy. And we can feel angels and the presence of angels not only beside us, but even in the room. Możemy wyczuwać obecność aniołów nie tylko koło nas, ale w ogóle w pokoju. They have a very strong spirit. Mają bardzo mocnego ducha. And so as you become even more sensitive, więc jeśli staniecie się coraz bardziej wrażliwi, and your faith increases, i w miarę jak będzie wasza wiara rosła, you will begin to see these angels. Będziecie w stanie zacząć widzieć te anioły. Typically this happens, you'll see flashes of light out of the corner of your eye, and you'll turn. Zwykle to się tak dzieje, że widzicie błysk jakiś taki w kącikiem oka i się obracacie w tym kierunku. But when you turn, there's nothing there. Ale kiedy obracacie się, to But nic takiego tam nie ma. If you, or you think there's nothing there. Ale wydaje się wam, że nic takiego what nie is, ma. What happens is your faith is not strong enough to believe that they're there. Ale niestety wtedy okazuje się, że wasza wiara nie jest wystarczająca mocna, żebyście uwierzyli, że tam coś było. As your faith grows, ale kiedy wasza wiara będzie rosła, they will move from here to here. To będziecie widzieć, jak te błyski przemieszczają się z kącika oka right tak prosto przed ciebie. And you'll be able to see them. I wtedy zobaczysz je. It was in Israel, it was a common experience to see angels. W Izraelu było to bardzo powszechne zjawisko, widzenie aniołów. The disciples who were at the table and Peter came to the door? Pamiętacie, jak uczniowie siedzieli przy stole i Piotr podszedł do drzwi? And the servant girl Rhoda Rhonda said, it's angel, it's Peter's angel. I kiedy Rhoda, ta służąca w domu, gdzie się modlili, podeszła do drzwi, zobaczyła Piotra, powiedziała, że to chyba był jego anioł. Doesn't that strike you kind of funny? Czy nie jest to takie śmieszne? Nie wydaje się wam się śmieszne? She would immediately think it's Peter's angel. Że pierwsza myśl, która jej przyszła do głowy, że to anioł Piotra. And there's another thing that's strange about that. I jest jeszcze coś dziwnego w tym. Here's really why I think it was common. To jeszcze jeden powód, dla którego myślę, że to było bardzo powszechne. If somebody said, there's an angel standing in the hallway, że jeśli ktoś powiedział, anioł stoi w korytarzu, what would you want to do? Co byś chciał zrobić ty? Zobaczyć.
go look. Uh-huh. Yes. Tak. Why właśnie. Didn't they want to go look in the Bible? Dlaczego w Biblii nie było tak? They sat there and kept eating. Ale tam jest napisane, że oni dalej jedli. Oh, it's only Peter's angel. A, to tylko anioł Piotra. Nie ma sprawy. So it must have been common to see angels then. Czyli musiało być dosyć powszechną rzeczą widzenie aniołów w tamtych czasach. So common, in fact, that Paul says, be careful, you can entertain angels without knowing it. Do takiego stopnia, że Paweł powiedział, uważajcie, możecie w ten sposób dawać gościnę aniołom, nie wiedząc o tym. And angels are around us all the time. Aniołowie cały czas nas otaczają. There's a coexisting spiritual arena that's here all the time. Jest tu taka rzeczywistość duchowa wspólna dla nas i dla aniołów. And just a minute ago, there was a cloud right here. Minutę, chwileczkę temu była tu chmura taka. That was about 3 meters around, która mniej więcej miała 3 metry takiej średnicy. And there were sparkling lights in it. I w niej błyszczały światła. And I had to look 3 times to make sure that it was still there. Musiałem 3 razy spojrzeć, żeby się upewnić, że dalej tam jest. So, they're here all the time. Więc są tutaj cały czas. Moje anioły. Do all these kinds of impressions we have, like goose skin, goosebumps, or warmth, or cold, or all the types of impressions, do they mean the same thing, or does each signify something else? They can be just physical manifestations of spiritual touches. Mogą to być wszystko fizyczne manifestacje dotknięcia duchowego. When some people stick their finger in an electric socket, kiedy ktoś wsadza palec do gniazdka elektrycznego, some people will jump up. Niektórzy podskakują. Some people will fall backwards. Niektórzy upadają do tyłu. Some people will just stay there and a niektórzy tylko tam stoją i się trzęsą. It's the same electricity. To jest ta sama elektryczność. But we're all made differently. Ale każdy z nas jest stworzony inaczej. And so we tend to react differently to different stimuli. Więc do tych samych, na te same bodźce reagujemy w różny sposób. I have been able to detect no difference in if I have goosebumps because of an angel or the Holy Spirit. Or a demonic force. Ja nie potrafię odróżnić tego, czy dostaję gęsiej skórki z powodu anioła, z powodu Ducha Świętego, czy z powodu jakiejś mocy ciemności. My spirit will define what is there, but my physical body still responds. Mój duch może mi podpowiadać, co to jest, ale ciało odpowiada w ten sam sposób. So I don't think the type of response we have indicates necessarily what's there. Więc nie wydaje mi się, żeby koniecznie to, w jaki sposób nasze ciało reaguje, wskazywało na to, co to jest. Now, having said that, co prawda, pomimo to, God can do anything he wants to. Bóg i tak może zrobić to, co chce, cokolwiek chce. And if he wants to give you goosebumps when there's an angel, jeśli Bóg chce tobie dawać gąsią skórkę, kiedy będzie koło ciebie anioł, and heat when there's the Holy Spirit, i kiedy to jest Duch Święty, and shaking when there's a trzęsienie, kiedy zbliża się zastęp aniołów, yay God. Nie, to on jest Bogiem. On może tak sobie wymyślić. Do it more. Niech tak robi więcej. All right. Right here. Do you always have some physical manifestations or do you sometimes feel physically nothing, you just know? Yes, you can just know. Tak jak najbardziej można tylko right. Wiedzieć bez żadnych zewnętrznych oznak. In fact, if you rely on physical manifestations, you will miss a lot of things. A nawet jeśli będziecie za bardzo polegać na tych fizycznych objawach, możecie przeoczyć wiele rzeczy. Because your spirit is not controlled by your body, your spirit recognizes things your body will not recognize. Ponieważ wasz duch nie jest kontrolowany przez wasze ciało, wasz duch rozpozna rzeczy, których wasze ciało nie będzie w stanie rozpoznać. Yes.
about the scripture we just talked about Peter's angel, because he heard. Chodzi o ten fragment, I'll just say it in Polish. Chodzi o ten fragment z Piotrem. Czy każdy z nas ma jakiegoś anioła, czy ten anioł jest podobny? As far as the scripture is concerned, we just talked about it, Peter's angel, he heard a teaching that every one of us has his own angel. And does every one of us have his own angel? And also, how did the people there know it was Peter's angels? Did he had some kind of physical resemblance, or did they just have the knowledge, the revelation that it is Peter's angel? How did they know it's Peter's angel? Yes, I believe everyone does have a personally assigned angel. Tak, ja osobiście wierzę, że każdy z nas ma przypisanego do nas anioła. It was the reason they knew it was Peter's angel, or they thought it was Peter's angel. A powód, dla którego oni myśleli, że to jest anioł Piotra. Because it's well known in the Hebraic community. Ponieważ w społeczności hebrajskiej jest to ogólnie znaną prawdą. That are so-called guardian angels. Że nasi tak zwani aniołowie stróże. Will often look like us. Będą często wyglądać tak jak my. Podobni do nas. So, is this really you? Więc czy to jesteś naprawdę ty? Or your angel? Czy twój anioł? I'm not really here. Mnie tu tak naprawdę nie ma. My angel has been teaching tonight. Dzisiaj wieczorem mój anioł nauczał. Czy kiedy jak się rodzimy jako niemowlak, nasz anioł też wygląda jako niemowlak? So as far as the resemblance of angels to us, when we are born as babies, does our angel look like a baby? The answer may surprise you. Odpowiedź może cię zaskoczyć. We adopted our, we have a 13-year-old son. Ja mam 13-letniego syna. And we adopted our son at the hospital. Adoptowaliśmy go, kiedy był jeszcze w szpitalu. The night we brought our 13-year-old home. The night we brought our baby home. Kiedy tego wieczoru, kiedy przynieśliśmy do domu naszego 13-letniego obecnie syna. I was visited by two angels. Przyszło do mnie dwoje aniołów. One of them looked like a 7-year-old little girl. Jeden z nich wyglądał jak 7-letnia dziewczynka. One of them looked like a 10-year-old little boy. A jeden jak 10-letni chłopiec. And they said that they had been assigned to guard my son. I one powiedziały, że przyszły, aby strzec mojego syna. The 10-year-old boy. 10-letni chłopiec. Looked then just like my son looks today. I ten 10-letni chłopiec wyglądał wtedy tak, jak mój syn wygląda teraz. So they, and here's what, here's, because, well, ach, I had never seen a child angel at that time. W tym czasie jeszcze nigdy nie widziałem anioła dziecka. And so they told me they were angels assigned by God to my son. Także one powiedziały mi, że są aniołami, które Bóg przypisał, aby chroniły mojego syna. And I said, no, you're not. A ja powiedziałem, nieprawda. I've seen a lot of angels, widziałem mnóstwo aniołów. And none of them are 7 and 10 years old. I żaden z nich nie miał 7 albo 10 lat. And they said, a one powiedziały, where in the Bible, jesteśmy w Biblii. Does it say, w Biblii mówi, how old an angel must be. Gdzie w Biblii jest napisane, ile lat ma mieć anioł? I go, I guess it doesn't. No chyba w Biblii nigdzie nie jest tak napisane. And I said, but I've never seen children angels. Ale mówię, ja nigdy nie widziałem aniołów dzieci. And they said, there was a time you'd never seen an angel, period. A
Ale był kiedyś taki czas, John Paul, że nie widziałeś żadnego anioła w ogóle, kropka. And they said, many of us i powiedziały wielu z nas choose to take the form of the child, wielu z nas przyjmuje postać dziecka, when we are assigned to that child. Kiedy jesteśmy przypisani do tego dziecka. The Father gives us this choice. Ojciec w niebie daje nam ten wybór. He shows us what the child will look like. Pokazuje nam, jak będzie wyglądać dziecko. And we are assigned to take the form of, or we have a choice to take the form of what that child will look like. I mamy wybór, czy chcemy wyglądać tak, jak to dziecko będzie wyglądać kiedyś. Now, guardian angels can change. I aniołowie, stróżowie mogą się zmieniać. At around 10 years of age, około 10 roku życia, my son's guardian angel, anioł stróż mojego syna, would probably be reassigned. Prawdopodobnie dostał nowy przydział. And that's why he took that age. Dlatego wyglądał na tyle lat. Because he was with my son until that age. Ponieważ był z moim synem aż do tego momentu. And at that age, another angel would be assigned to my son. I w tym czasie nowy anioł pewnie był przypisany do mojego syna. To take him to his next level of relationship with God. Aby zaprowadził go do jego następnego poziomu relacji z Bogiem. Angels are assigned to help us grow into what God's called us to be, and they have assignments. Anioły mają pewne przydziały zadań i ich celem jest to, żeby doprowadzić nas do większej dojrzałości, do celu, do którego Bóg nas powołał. So, there you go. Więc taka jest odpowiedź. Chodzi o to, czy możemy słyszeć od ducha do ducha. Możemy widzieć, możemy czuć, ale czy możemy słyszeć od ducha do ducha. So, we've been talking that we can feel in the spirit, we can see in the spirit, but as far as hearing, we know that we can hear God, we can hear angels, but can we generally hear from spirit to spirit? You can hear other spiritual beings. Możesz usłyszeć inne istoty duchowe. And you can't hear what the spirit of another person is saying. You can. But you can feel what they're feeling. Nie można usłyszeć tego, co czuje, co mówi inny duch, czyjś duch, ale możemy odczuć to, co on czuje. We can't read another person's mind. Tak jak nie możemy czytać w myślach innych but osób. The Holy Spirit can tell us what they are thinking. Ale Duch Święty może nam powiedzieć, co ta osoba myśli. There's a difference between reading the mind and the Holy Spirit giving you and telling you what the other person is thinking. Jest różnica między czytaniem w myślach drugiej osoby a takim przypadkiem, kiedy Duch Święty podpowiada ci, co myśli, co czuje inna osoba. However, jednakże, when you're in heaven, kiedy będziecie w niebie, you don't have to open your mouth to hear God or talk to him. W niebie nie trzeba otwierać ust, żeby rozmawiać z Bogiem albo słyszeć go. Because he tells you in your mind and he knows your thoughts before ponieważ you even know your thoughts. Bóg mówi do ciebie wprost do twoich myśli i on zna twoje myśli, zanim ty sam je znasz. And he will say, you're about to think this. I on mówi ci, właśnie masz zamiar pomyśleć coś takiego. Before you even think it. Ale zanim ty zdążysz to pomyśleć. Ale wpadka. Yes. Okay. Czy niewierzący też ma anioła? Do non-believers also have angels? Yes. Tak. Unless jednakże they have chosen to serve the devil. Chyba że wybrali świadomie służyć diabłu. So they have not, they're not just living in sin, they make a conscious choice to turn against God. Znaczy nie tylko to, że jeśli nie żyją tak po prostu w grzechu, jak wszyscy jak większość niewierzących, ale dokonali świadomego wyboru, aby służyć nieprzyjacielowi Boga. And at that diabłu. Moment they are assigned a demon. I od tej pory przypisany im jest demon. Czy można dotknąć anioła? Can you touch an angel? Yes. Tak. They can come physically. Aniołowie mogą przechodzić nieraz fizycznie. Or they have a physical body. Nieraz przyjmują ciało fizyczne. And they can even eat with you. I czasem mogą nawet z tobą zjeść posiłek.
Abraham had two angels and the Lord eat with him. Z Abrahamem dwóch aniołów i Pan zjedli posiłek. Yes. Czy jest możliwe? Czy jest możliwe, żeby jeszcze ja powiem swoje? Czy jest możliwe, żeby Jezus przyszedł pomiędzy nas w swoim uwielbionym ciele, bo jest napisane często, że Jezus przyszedł pośród nich i dotknął ich? I don't know about the issue of the glorified body. Nie wiem, co jest z tym uwielbionym ciałem. Because there's different definitions on what that is. Bo mamy różne definicje uwielbionego, chwalebnego ciała Jezusa. But I do know that Jesus can come into a room and touch people. Ale wiem, że Jezus może przychodzić do pomieszczenia i dotykać ludzi. And it has a tremendous impact when he does. I to ma niesamowite po prostu skutek, wpływ na życie takiej osoby, jeśli on to robi. Yes. Tak.